Koronawirus daje o sobie znać w naszym mieście i zaczyna wpływać na funkcjonowanie mieszkańców. W niedzielę rano potwierdzono bowiem dodatni wynik na obecność koronawirusa u jednej z nauczycielek z publicznej szkoły podstawowej nr 5. To wymusiło wdrożenie odpowiednich procedur. Od poniedziałku uczniowie 6 klas oraz ich rodzice przebywają więc na kwarantannie. Nauka dla tych dzieci, które zostały skierowane na kwarantannę, prowadzona jest w trybie zdalnym. Pozostałe klasy uczą się w formie tradycyjnej. Izolacja ma potrwać przez najbliższy tydzień. Po tym czasie podjęte zostaną kolejne decyzje dotyczące prowadzenia zajęć lekcyjnych w podstawowej szkole nr 5. Informacja o tym, że jedna z nauczycielek naszej szkoły ma pozytywny wynik testu na COVID-19, wpłynęła do mnie wczoraj o godzinie 8, to była niedziela, o 8 rano. Otrzymałam telefon z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. No i trzeba było wdrożyć wszystkie procedury wymagane w takiej sytuacji. Jako szkoła byliśmy na to przygotowani, ponieważ no, musieliśmy przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze i wydaje mi się, że taki scenariusz też przewidzieliśmy. Decyzją sanepidu, którą to decyzję sanepid podjął po przedstawieniu przez nas listy osób, z którymi nauczyciel miał kontakt, kwarantanną zostało objętych 6 oddziałów. To są klasy, w których nauczycielka miała zajęcia. Oraz jedna nauczycielka, która z kontaktu prywatnego została wskazana jako osoba, z którą ta pani się kontaktowała. W związku z czym na dzień dzisiejszy, tak naprawdę od wczoraj, na kwarantannie przebywa dwie nasze nauczycielki, w tym jedna z pozytywnym wynikiem. Druga wydaje się być zdrowa, nie ma żadnych objawów. I te 6 oddziałów, tak jak powiedziałam, co stanowi ponad 100 uczniów, 117 dokładnie zostało wysłane na listach, ale są tam dzieci, które w ubiegłym tygodniu nie były w ogóle w szkole, w związku z czym nie miały kontaktu z tą zarażoną nauczycielką i one dzisiaj na przykład są w szkole i normalnie mają zajęcia. Te decyzje o kwarantannie, jeśli chodzi właśnie o to, kto zostanie nią objęty, oczywiście podejmuje sanepid, a my tylko ją wykonujemy. Wczoraj wychowawcy klas dzwonili do wszystkich rodziców w tych 6 oddziałów, informowali o objęciu dzieci kwarantanną. Natomiast sanepid cały czas jeszcze informuje rodziców o tym, że też jako domownicy są objęci właśnie tą kwarantanną. Także tutaj, jeśli mogę w tym miejscu zaapelować, to bardzo proszę naszych rodziców o cierpliwość, ponieważ tak jak powiedziałam, to jest ponad 100 rodzin do obdzwonienia. Wiem, że sanepid jeszcze jest w trakcie wykonywania tych telefonów i wydawania decyzji administracyjnych. Także wszyscy Państwo te decyzje drogą mailową otrzymają. Z tego, co jest mi wiadome, decyzje administracyjne dotyczące kwarantanny opiewają na okres całego tego tygodnia i kończą się albo w sobotę, albo w niedzielę. Więc zakładamy, że w poniedziałek, w przyszłym tygodniu, wszyscy uczniowie objęci kwarantanną wrócą do szkoły, jeśli tylko oczywiście nikt nie będzie miał objawów chorobowych i Państwo rodzice również wrócą do swoich zakładów pracy. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w szkole obecnie, to placówka funkcjonuje. Wszystkie pozostałe oddziały pracują stacjonarnie. Wszyscy nauczyciele są w pracy tutaj na miejscu i normalnie prowadzimy zajęcia. Wczoraj mieliśmy dzień na to, żeby placówkę jeszcze dokładnie zdezynfekować, wysprzątać i wyozonować. Tak też się stało. Nie była to procedura dla nas jakaś niezwykła, ponieważ my szkołę dezynfekujemy w całości codziennie. Tak? Po zakończeniu zajęć wszystkie sale, wszystkie pomieszczenia wspólne, korytarze są dezynfekowane. Ale wczoraj chcieliśmy zapewnić jeszcze, tak, że dzisiaj budynek będzie przygotowany i będzie bezpieczny, aby dzieci mogły tutaj od rana przyjść i pracować. No i nasi nauczyciele też czują się dzięki temu bezpieczni. Łatwiej, szybciej i bezpieczniej. Tak teraz ma wyglądać praca Wydziału Komunikacji, a dokładniej Referatu Rejestracji Pojazdów Ostrowieckiego Starostwa. Wszystko przez zmianę zasad funkcjonowania Wydziału Komunikacji, który przez restrykcje sanitarne spowodowane przez pandemię wirusa COVID działa w zmienionej, a przez to ograniczonej formule. Wydział Komunikacji jest czasami nieprzewidywalny pod względem liczby interesantów. Obserwujemy kolejki po 30 osób, ale obserwujemy załatwianie ludzi, powiem tak kolokwialnie, z marszu. Więc w różnych dniach, w różnych godzinach ta sytuacja inaczej wygląda. Jednocześnie obowiązują nas jakby przepisy przy jednym stanowisku,
a jeden interesant. Stąd to jak Polska długa i szeroka, widzimy przed urzędami kolejki. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby w okresie jesiennym, zimowym ta sytuacja się utrzymała. Pomimo, że nawet stanie jakiś namiot. Największe obłożenie widzimy w komunikacji przy rejestracji pojazdu. Bo jeżeli ktoś składa wniosek o prawo jazdy, wymienia, więc tych kolejek tutaj nie ma. Zmiana sposobu przyjmowania zainteresowanych rejestracją samochodu ma przede wszystkim wykluczyć kolejki, jakie tworzyły się każdego dnia przed siedzibą starostwa. By temu zapobiec, uruchomiony zostanie najłatwiejszy chyba sposób ustalenia terminu wizyty, czyli rezerwacja telefoniczna. Od 1 października chcemy uruchomić naprawdę tą obsługę w sposób profesjonalny, gdzie pierwszeństwo będą mieć osoby, które umówią się na wizytę telefonicznie. Dostaną określony dzień, dostaną określoną godzinę i te osoby będą o tej porze jakby wpuszczane do starostwa celem załatwienia sprawy. Oczywiście osoby, które będą wtedy stać w kolejce, no będą po prostu czekać na jakąś lukę czy wolne stanowisko. I apeluję do mieszkańców z całego powiatu, aby skorzystali z tych numerów, które będą powszechnie podane na naszej stronie internetowej, na Facebooku, w gazecie i za Państwa pośrednictwem. Drugim sposobem będzie rezerwacja mailowa. Ułatwić ma to specjalnie stworzony program umożliwiający zapisy na najbliższy bądź dowolnie wybrany termin. Stworzyliśmy taki prosty program, aby można było umawiać interesantów w taki profesjonalny sposób. Oczywiście wszelkie potwierdzenia jak do tej pory też będą SMS-ami, kiedy dana sprawa będzie gotowa. Wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu, ponieważ nie możemy przy tych korytarzach, które ma starostwo i przy ilości punktów bezpośredniej obsługi doprowadzić do takiej sytuacji, jaka była przez COVID-em, no bo nas też pewne wytyczne tutaj obowiązują. Te podane numery telefonów do komunikacji będą aktywne przez cały czas, w godzinach oczywiście pracy. Również można się umawiać drogą mailową, z tym, że wtedy potwierdzenie będzie SMS-em wysyłane lub też tą samą drogą odsyłane. Numery telefonów, jak i link, pod którym będzie można online zarezerwować termin wizyty w Wydziale Komunikacji, można znaleźć m.in. na stronie starostwa. Jest to 041 247 5202 oraz 041 247 6062. Oczywiście adres mailowy do komunikacji bez zmian. Będą to telefony cały czas czynne, odbierane. Oczywiście sądzę, że 1 października akcja, może nawet kilka dni wcześniej wystartuje. Powód, dla którego zdecydowano się na aktywowanie tego rodzaju rezerwacji, jest w kontekście zbliżającego się sezonu grypowego, ale i niestety ciągle rosnącej krzywej zakażeń na koronawirusa oczywisty. Dla mnie stanie tych ludzi, przepraszam, jest pewnego rodzaju upodleniem, do czego nie chcę dopuścić i dlatego tutaj troszeczkę przeorganizowaliśmy pracę Wydziału Komunikacji. Jeżeli dzwoni, umawiam się na konkretną godzinę, no to opóźnieniem czy przyspieszeniem może być 2-3 minuty. Pracownicy doskonale wiedzą, ile trwa załatwienie poszczególnego interesanta odnośnie rejestracji pojazdów. I bardzo proszę o takie umawianie. Wtedy i Państwo, mieszkańcy, interesanci będą załatwiani w komforcie i ci pracownicy również. Rejestracja telefoniczna będzie dostępna w godzinach pracy starostwa, czyli od 7.30 do 15.30. Natomiast interesanci w referacie praw jazdy będą obsługiwani tak jak dotychczas, bez koniecznej wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. Kolejna oszukana seniorka. Pomimo zmasowanej wręcz akcji informacyjnej i wielokrotnych przypomnień w wielu mediach, starsze osoby ciągle padają ofiarami naciągaczy. W ubiegłym tygodniu taką ofiarą stała się 71-letnia mieszkanka Kunowa. Metoda była dokładnie taka sama jak w setkach innych przypadków. Do seniorki na stacjonarny numer telefonu zadzwoniła osoba podająca się za funkcjonariusza policji.
Powiedziała jej o rzekomym wypadku, jaki miał spowodować jej wnuczek, który został zatrzymany na komendzie. Jedynym sposobem na jego uwolnienie było zapłacenie 40 tysięcy złotych. Po pieniądze zgłosił się nieznany mężczyzna, któremu kobieta przekazała najprawdopodobniej wszystkie oszczędności życia. Do rąk złodzieja trafiło 3200 euro, 2000 zł oraz złota biżuteria o wartości 20 tysięcy złotych. Choć policja prowadzi dochodzenie, to odzyskanie tych pieniędzy będzie bardzo trudne. Drugie zwycięstwo w trzecim meczu odniósł Tadeusz Krawiec, od kiedy przejął prowadzenie drużyny KSZO. Wyraźnie naszej jedenastce lepiej się gra na wyjazdach niż w domu. Tym razem ich przeciwnikiem był Hetman Zamość. Już w 12 minucie Ostrowczanie objęli prowadzenie. Jakub Chrzanowski został sfaulowany w polu karnym, a pewnym wykonawcą rzutu karnego był kapitan KSZO Wojciech Trochim. W 30 minucie na listę strzelców wpisał się Konrad Zaklika, który popisał się ładnym strzałem spoza pola karnego. W drugiej połowie nadal dominowali piłkarze z Ostrowca. W 65 minucie po wrzutce z rzutu wolnego Konrada Zakliki, jeden z defensorów Hetmana dotknął piłkę ręką w polu karnym. Jedenastkę po raz drugi w tym dniu skutecznie wykonał Wojciech Trochim. W 70 minucie oglądaliśmy kolejny rzut karny. Tym razem został podyktowany przeciwko KSZO, a czerwoną kartkę otrzymał Maciej Kraśniewski. Strzału Turczyna nie udało się obronić Pawłowi Lipcowi. Hetman próbował wykorzystać przewagę jednego zawodnika, ale to goście zdobyli kolejną bramkę. W 81 minucie rezultat na 4-1 podwyższył Jakub Chrzanowski. Po rozegraniu 10 spotkań KSZO zajmuje 14 miejsce w tabeli.